Czegoś brakuje w moim pożarskim chili. O, kurczę, Scooby. To najostrzejsze papryczki na całym świecie. Wszystko gra, Scooby-Doo? Pyszności! Kocie żarcie! Zostaw to paskudztwo, Scooby. W tym garze jest coś o wiele lepszego. Co za woń! To zupa gambo, tak? Znasz się na kuchni kadżuńskiej. Ja i Scooby mamy kosmopolityczne żołądki. Czy możemy skosztować? Ależ oczywiście. Powiecie mi, czy się udała. Bomba! Niezła zupka, ale ciut, ciut za mało pikantna. Mam rację, Scooby? Ostre papryczki będą w sam raz. Robisz wyborną lemoniadę. Bardzo się cieszę. Lena, jak długo pracujesz u... To duchy? Te papryczki palą jak ogień piekielny. Nic dziwnego, rosną na wyspie Widmor. Widzicie więc, że nie przesadziłam, mówiąc, iż to najostrzejsza papryka w całej Luizjanie. Ryczeliście tak głośno, jakbyście zobaczyli ducha. Kiedy go ujrzymy, zamuruje nas z wrażenia. Przepraszamy za to zamieszanie, pani Lenoir. Simon, tak będzie prościej. Możemy kontynuować spacer po rezydencji? Jasne, pani Simon. A wy lepiej trzymajcie się z dala od papryki. Dobra, przystrzymy się do zupy gambo, jeśli tylko Lena nam pozwoli. Ależ naturalnie. Jedzcie na zdrowie, smacznego. Śmiało, nie ugryziecie. Zacznij pierwszy. Czyżbyś najadł się cykorii, co? Obłęd! Co tu jest grane? Przed chwilą paliło mnie w gardle, a teraz czuję mróz w kościach. Tak! Tak! Mam pomysł! Wrąbimy tę dużą sztukę. To nas rozgrzeje. O, Scooby, nie wysłałem cię do lasu, żebyś przynosił po jednym kawałku drewna. Drwalowy! Drwalowy! Tak, drwa, piesku, tego nam trzeba. Chyba sam się za to wezmę. Drwalowy! Zobaczyłem dym z komina i przyniosłem wam drewno na opał. Wielkie dzięki, Bart. Zaraz podam kolację. Idzie. Liczę, że jesteście, kurcze, głodni. Bo dzisiaj serwuję wam moje sławne, pożarskie, przepalające miski chili. Ostra rzecz. W swej karierze zrobiłem mnóstwo sandwiczy à la clochard, ale ten to prawdziwy gigant. Świetnie, mamy gigantyczny apetyt. Scooby, zostaw dla mnie trochę ostrego sosu. Widzę, że ostre z was, chłopaki. Ostra strawa, męska sprawa, no nie? Męska sprawa, ostra strawa. Ja. Zupełnie jakbym połknął sandwicha z wyobraźnią. Hej, chodźcie, żarłoki. Zwiedzimy kolejny dom, w którym straszy. Viva Mexico! Hey! Viva Mexico!
Świetnie, twoja kolej, stary. Chwileczkę, moja kanapka to nie gaśnica przeciwpożarowa. Lepiej zajmij się tą sałatką kreolską. Kocury! Ej, Scooby, wracaj, bo ten gburowaty oglądnik dostanie apopleksji! Scooby, do nogi! O rany! Nie mogę przepuścić takiej pikantnej okazji! Tu jest o wiele przyjemniej, co, Scooby? A teraz czas na specjalité de la maison. Uwaga! Na miejsca! Gotowi? Wcinamy! Ej, to nie fair! Co z tobą? Masz Pietra? O! Ha 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 ha